Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnego okrętu. Dzisiaj zajmiemy się pancernikiem tieru 10, jednym z najstarszych pancerników dostępnych w grze na tym tierze, czyli amerykańską Montaną. Opowiemy sobie, jak tym okrętem grać, żeby grało się dobrze. Czy jest to okręt warty grindu oraz jak go sobie zbudować, żeby grało się w nim najbardziej efektywnie. I obejrzymy sobie tutaj bitwę, której no, całkiem w miarę udało się postrzelać. Będę tutaj w czasie pokazywania wam tej bitwy omawiał wszystko, co tu chcę powiedzieć i pokażę wam też, jak jest zbudowany mój kapitan i jak wyglądają ulepszenia na tym okręcie. Z ulepszeń od razu może zacznę. Wszystko jest zrobione dosyć mocno standardowo. Od razu może pokażę. Jak widzicie, z ulepszeń tutaj wszystko jest standard, poza slotem piątym, gdzie zamiast kamuflażu mam slot, znaczy ulepszenie legendarne, które skraca nam czas trwania pożarów, zalań, naprawy sterów i innych głupot. Dosyć przydatna rzecz. Chociaż powiem szczerze, że perspektywa podejścia bliżej do przeciwnika i wypalenia mu salwy stylu dział na raz na nieco mniejszym dystansie też jest kusząca, nie powiem, że nie. Ale ten okręt dobrze spisuje się na takiej odległości średniej do większej odległości, bym powiedział. To nie jest okręt do walki na blisko, tylko właśnie do średniego i większego dystansu. Moim zdaniem oczywiście. Tutaj zauważyłem, że wiele osób mówi, że te pociski latają dosyć wolno, że dosyć charakterystyczna jest ich też trajektoria i przez to dosyć ciężko nimi trafiać. Ja powiem szczerze, nie zauważyłem tutaj jakichś wielkich tam wymagań co do tego okrętu. Wyprzedzenia daje standardowe, niewiele, nie wiem czy w ogóle cokolwiek zmieniam względem innych pocisków. Tak jak na przykład bardzo szybkie mamy pociski na okrętach typu Pietropawłowsk, Stalingrad, tam te pociski latają szybko, a tutaj powiem szczerze, absolutnie nie widzę potrzeby, żeby tutaj jakieś większe wyprzedzenia dawać. A celność tego okrętu też jest dosyć przyzwoita. Niestety nie przygotowałem sobie tutaj parametru sigmy tego okrętu, no ale to już jest raczej... O, dzień dobry, mamy pierwszego fraga. Chyba w pierwszej salwie, jaka została oddana w tej bitwie, nawet nie zauważyłem. Także na wejście mamy tutaj dewastujące uderzenie. Okręt, powiem wam szczerze, największą zmianę, jaką przeszedł, to była zmiana perka... grupy naprawczej, która nam w... I to jest całkiem spora wartość, biorąc pod uwagę, że będziemy grali tym okrętem tak w okolicach tam przynajmniej 12 km i więcej, no to musimy się liczyć z tym, że a to jakiś pożar wpadnie, a to jakieś zalanie się zahaczy, no bo ostrzał artyleryjski też będzie nam tutaj robił oczywiście krzywdę, bo wiadomo, że to główne źródło obrażeń jest, jakie otrzymujemy. Ale będziemy mogli dzięki tej ulepszonej naprawce przywrócić sobie więcej HP i to jest naprawdę fajna opcja. Ten okręt, może pelotki nie ma jakiejś fenomenalnej, kiedyś był dosyć mocno omijany przez lotniskowce, obecnie nie ma chyba takich okrętów poza Halandem na przykład, czy kilkoma wyjątkami, ale powiem szczerze, te samoloty będą spadać. Jeżeli trafi nam się ktoś, kto będzie latał jak po sznurku w naszym kierunku, to raczej będziemy go z tych samolotów dziesiątkować. Oczywiście atak otrzymamy, ale być może, że zniechęcimy go na tyle skutecznie, że nie będzie chciał do nas wracać. Przy czym, no nie ma takiej sytuacji, kiedy dobry kapitan na lotniskowcu będzie miał problem z Montaną, bo wystarczy trochę pomanewrować, wiedzieć jak podejść, kiedy do tej Montany właśnie podlatywać. Także to pelotka nie zapewnia nam tutaj pełnego bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o kapitana, od razu pokażę. Kapitan tutaj nie jest absolutnie żadną nowością. Typowy survival zrobiony bez żadnych tam wydziwień. Nie ma tu jakiejś tam hybrydy sekundarkowo-survivalowej czy jeszcze innej. Survival, nic więcej na tym okręcie nie wymyślimy. Zresztą jak na praktycznie każdym innym pancerniku poza linią prowadzącą do Schlieffena. No tam sekundarka, na wszystkich innych tylko i wyłącznie survival. Jak już wam mówiłem na początku, głównie gameplayowo będziemy się trzymać w okolicach powyżej 12 km. Oczywiście bliżej można zejść, ale już wiąże się to z większą szansą na to, że będziemy dosyć solidnie dostawać. Przy czym odpowiednio skontowany okręt też oczywiście będzie w stanie... A nie, nie wyłączyłem kurczę tego podglądu. No, tu nam się pojawia nasza ulubiona klasa w grze, jaką obecnie widać, czyli piękne podwodne cygaro, które zostaje właśnie bombardowane przez wszystkich, którzy są dookoła i bardzo dobrze, niech gnój dycha, żeby nam tu zabawy za bardzo nie psuł. Ode mnie dostaje tylko jedno trafienie.
I torpedki już płyną w moim kierunku. Na szczęście nie jestem pingnięty. No i sobie kolega ucieka. O, cytadelka jakaś się posypała znowu. Także głównie gramy tym okrętem dalej od pola walki. Jeżeli przyjdziemy blisko, no to raczej trzeba się ustawiać dziobem i szukać sytuacji, kiedy możemy takiego typowego drive-by'a zrobić przeciwnikowi. I myślę, że jeżeli się zastanawiacie nad grindowaniem tej linii, to to jest całkiem słuszny wybór. To jest linia, która jest w miarę równa. No wiadomo, że jest przeskok między tierem 7 a 8. Na 8 mamy North Carolina? Tak. I od North Caroliny już się ten właśnie, czy Caroliny, już się ten gameplay troszeczkę zmienia, bo będziemy właśnie mieć okręty szybsze, o nieco innej konfiguracji artylerii, także myślę, że to jest całkiem przyzwoita linia do wyboru jako początkujący gracz, by ktoś sobie przyszedł i się zastanawiał, jakie pancerniki wybrać, to myślę, że to nie jest zła opcja. Tutaj widzicie dosyć spore zgromadzenie okrętów przeciwnika po tej stronie. No i ja tutaj bardzo chętnie będę korzystał z ich obecności, bo tutaj już udało się nastukać 100 tysięcy, z czego 40 praktycznie wpadło w pierwszej salwie. No i teraz będziemy szukać okazji do tego, żeby jeszcze postrzelać i jeszcze potopić. Niestety tutaj widzicie, że brak milimetrów dosłownie, żeby dostał ten desik fajną salwę, ale to już inna sprawa. Jeżeli przebrniecie przez okręty typu Nowy Meksyk, Colorado i dotrzecie do North Caroliny, to myślę, że jeżeli wam się ten gameplay spodoba, to zdecydowanie możecie iść dalej. Z tym, że Iowa i North Carolina to są okręty, gdzie gramy głównie dziobem. A tutaj granie dziobem to jest sytuacja, kiedy jesteśmy blisko przeciwnika, jesteśmy w stanie zebrać duży damage lecący w naszym kierunku, to wtedy minimalizujemy w ten sposób szansę na to, że to będzie bardzo mocno bolało. Ale jeżeli jesteśmy gdzieś tam na otwartej wodzie, mamy możliwość manewrowania, to korzystamy z pełnego potencjału tego okrętu. O, zobaczcie, jak ładnie hapsa przywraca ta napraweczka. Całkiem spore ilości. Także to zdecydowanie wpływa na przeżywalność tego okrętu i warto tutaj w tą linię moim zdaniem pójść. Okręt nie wyróżnia się jakoś szczególnie niczym konkretnym, nie ma jakichś fajerwerków, nie wiem, fenomenalnej celności. Celność jest powyżej przeciętnej, jeżeli chodzi o moją ocenę celności tutaj pancerników, także można sobie spokojnie tutaj fajnie postrzelać. Przeżywalność właśnie dzięki tej lepszej naprawce też jest odpowiednia. Pelotka też całkiem przyzwoita. No jak już mówiłem, nie ma sytuacji, kiedy ogarnięty kapitan lotniskowca na nas leci, żebyśmy się obronili całkowicie, także trzeba się liczyć z tym, że będzie raczej ciężko. Ale linia sama w sobie nie jest zła do grindu, moim zdaniem, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że szykuje się duży przeskok między okrętami 8 a 7 tieru. Tutaj się troszeczkę będzie zmieniało. Tutaj ładne bombardowanie, synchroniczne wręcz można powiedzieć w kierunku dildosa przeciwnika i bardzo dobrze. Także widzicie, szukamy po prostu możliwości, żeby oddać pełną salwę najlepiej w burtę jakiegoś okrętu, bo wiadomo, że to maksymalizuje nasze szanse na zrobienie fajnego damage'u. Nie narażać się zbyt wcześnie na zmasowanie ostrza, no bo wiadomo, że tego żaden okręt nie wytrzyma, ale tutaj no niestety się nie udało. Ale im będziemy rozważni tym okrętem grać, tym on będzie nam się lepiej odpłacał, bo to nie jest okręt do szarżowania. W zasadzie nie ma takich okrętów, które tutaj są w stanie szarżować jakoś spektakularnie i robić na tym fajny wynik. Ale jeżeli byśmy mieli zamiast modułu legendarnego na slocie 5, który tutaj mam zamontowany, kamuflaż, to jesteśmy w stanie właśnie podejść bliżej i sypnąć jeszcze z mniejszej odległości większy damage i częściej będą nam się te devasty pojawiały. Także to też nie jest zła opcja. Jeżeli nie macie legendarki, to z całą pewnością zakładajcie sobie na slocie 5 kamuflaż. Ja osobiście gram na takim dystansie, że 15 km kamuflażu w większości przypadków wystarcza, ale można oczywiście przyjść trochę bliżej, montując sobie właśnie ten moduł na kamuflaż. Szukamy burt, szukamy dobrych kątów i bijemy tam, gdzie maksymalnie da się wyciągnąć największy damage. Oczywiście wiadomo, że jeżeli gramy tylko pod damage, to nie będzie jakoś tam dużo fragów, ale jeżeli szukamy dobrych strzałów, no to będziemy zadowoleni z tego okrętu, bo on bije dosyć celnie i dosyć mocno. Perki wam pokazałem, ulepszenia wam pokazałem, także pozostaje teraz omówić do reszty to, co się dzieje tutaj w bitwie, a już nie będzie się działo dużo, bo przewaga jest dosyć duża na korzyść naszej drużyny. Tutaj pięknie sobie płynie Kreml, więc w jego kierunku leci salwa. Maltretowany przez nasze okręty okręt podwodny, kolejny i bardzo dobrze.
O, tutaj weszło 18 tysięcy z salwy, także boczniak będzie na pewno bardzo mocno karany. Jesteśmy w stanie dewastować krążowniki, przerzucać typ amunicji na obeki to w sytuacji tylko takiej, kiedy mamy naprawdę bardzo blisko niszczycieli, o tym wiemy, bo to raczej zmaksymalizuje szansę na to, że go zatopimy, bo ta salwa jednak jest dosyć liczna. No, cztery potrójne wieże to jednak jest czym sypnąć i powiem wam szczerze, że dla mnie ten okręt absolutnie stanowi top pancerników. Jeżeli ktoś mnie zapyta, jakie są najlepsze pancerniki w tej grze, to Montana na tierze 10 spokojnie znalazłaby się w tym zestawieniu, bo to jest okręt celny, wytrzymały i naprawdę dający frajdę z gry. Bo takie salwy, jak widzieliście na samym początku tej bitwy, to naprawdę przynosi radość. Tutaj spójrzcie sobie, będzie druga taka salwa w Minotaura, który korzysta ze spota, jakiego zapewnia mu Hanover. Sam sobie tutaj postawił dym i będzie liczył na to, że będzie chciał mnie trafić. No ale to już wymaga odrobinki doświadczenia taka salwa. Zobaczcie, rozrzuciło pociski jak grój na polu, ale co się dzieje? To się dzieje. Dwie cytadelki i mamy Minotaura zaparkowanego już w porcie. Tu już w tej bitwie dużo nie zrobię, bo przeciwnicy będą się chowali za wyspami. Ja jeszcze przeszorowałem dupskiem o wyspę. Perki były, ulepszenia były. Naprawdę gorąco wam ten okręt polecam, będziecie z niego zadowoleni. No, 35 tysięcy w salwie, niestety nie chciał Kreml umrzeć. Zostało mu 600 HP i zostaje w tym momencie dobity. Także ponad 200 na liczniku. I to jest taka przykładowa w zasadzie bitwa na Montanie. Trzymamy dystans, szukamy najlepszej możliwości, żeby wykorzystać potencjał naszych dział, a ten potencjał jest całkiem spory. Celne, mocno bijące. Okręt też w miarę jest w stanie wytrzymać przebieg bitwy ze względu na tą naprawkę, no i jako taki pancerz. Także to jest jeden z najlepszych pancerników na tierze 10 World of Warships dla mnie, bezdyskusyjnie, i myślę, że wam też się spodoba. Dzięki i do usłyszenia.